Cześć, witam was w kolejnym odcinku. Ja dzisiaj znowu jestem na muchę. Postaram się coś wyjąć dla was, może mi się uda akurat tego krenia, który ostatnio mi się urwał. No, bo była to fajna rybka. Nie wiem, mam nadzieję, że coś zrobię. Zobaczymy. Miłego oglądania. Nie wiem, czy to widzicie. Właśnie sarna wbiegła do wody. Jest tam, o. Sarna wbiegła sobie do wody. Ciekawa sytuacja. Pierwszy raz coś mi się takiego przydarzyło. Jeśli byście chcieli zobaczyć odcinki z czegoś innego, na przykład zrobienia, dajmy na to, szczupaków, o koni, jakiś płotek na bata, a może po prostu feeder, karpie, dajcie znać. Spróbuję się dla was poświęcić, spróbuję to nagrać. Myślę, że wam się spodoba. A i nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji. Właśnie mam rybę. Akurat sięgałem po okulary. Mam klenia. Sięgałem po okulary. Wyłączyłem kamerkę oczywiście. Trzydzieści jeden. No nie, no myślałem, że będzie miał więcej, szczerze mówiąc. Ale już jestem bardzo zadowolony. Taki klenik, 31 i oczywiście do wody. Mam ładnego klenia. Podbierak. O, jest ładny. Też koło 30. Dobra, jest w podbieraku. Wow. Bardzo energiczny. Spokojnie. No. I ten to już może być większy, szczerze powiedziawszy. Oj. Ten będzie już miał około 35. Jest świnka. O kurde, żeby mi nie wyskoczył. Będzie przypał. Dobra, mierzymy go. I oczywiście do wody. Ja wypuszczam. Wy też wypuszczajcie. Żebyśmy później mieli rybki. Mogliśmy się nimi cieszyć. Przez dłuższy czas. A nie tylko przez chwilę. Mam nadzieję, że mi nie ucieknie. O tym chciałem powiedzieć właśnie. Żeby mi nie uciekł. Dobra, dam sobie go tu na trawę. Nic się mu nie stanie, spokojnie. O, dobra. Teraz go zmierzymy. Ładna kluska jest. Może mieć... Ile ma? 30... 35. Dobra. Jest rekordzik, narka. Rybka oczywiście wróci do wody. Tylko chcę włączyć kamerkę, bo mam mało procent. Widzę, że są tutaj ładne klenie. I pstrągi. Pstrąg też tu widziałem, pstrąga. Nie wiem dokładnie ile miał, ale widziałem jak się odbił na kamieniach. Tylko tu jest dosyć głęboko. I jest problem w tym, że raczej nie będzie się chciało tym kleniom wypłynąć. Oczywiście jakby były głodne, to by wypłynęły, ale z tego co widzę, to nie są raczej głodne. Jedno branie miałem, ale to był taki mały kleń. Porzucam jeszcze chwilę. Bardzo ciekawy odcinek, bo zaraz niedługo, może jakieś 200 metrów ode mnie, w tamtą stronę, łączy się paleczka z jachówką. Do tamtego miejsca jeszcze mogę łowić. O, jest kleń. Kleń czy pstrąg? Chyba pstrąg. O tak, to będzie raczej pstrąg. O, jest pstrąg. Pierwszy pstrąg. Pierwszy w życiu pstrąg na muchę. Proszę bardzo. I to wcale nie taki malutki. O, a nie, jednak jest mały. Ale jest pierwszy pstrąg na muszkę. Czekajcie, przejdę z nim tutaj gdzieś.
podamy go. On będzie miał z 20 parę centymetrów. O, jeszcze odczepił, dobra. No i super, bardzo fajnie. Pierwszy pstrąg. Wcale nie taki mały. Pięknie. Pstrąg miał 25 cm, ale niestety urwało mi nagranie. Także to by było na tyle w tym odcinku. Dajcie znać w komentarzu, co byście chcieli zobaczyć na kolejnym filmiku. Może feeder, a może dalej mucha. Nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji i lajka, jeśli Wam się spodobało. Do następnego, cześć!